I liczę na to bardzo, żeby drużyna nie podjeżdżała, nie spotowała, żeby trochę się wstrzymała. I ja tu mogę zrobić 10 tysięcy uszkodzeń, moi drodzy. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli jesteśmy zamknięci takim wutekiem, no to każdy boi się podjechać do nas. Tutaj jest zazwyczaj płotek. Ten płotek został rozwalony. To znaczy, że tu gra jakiś czołg lekki albo średni. I teraz trafiłem. I chyba kolejna misja w tym maratonie zaliczona, więc wutek pod tę misję akurat dobrze mi się sprawuje. I to powinien być piękny magazynek, na którego czekam cały ten odcinek. Siemanko, widzę, witajcie dzisiaj bitwy na żywo ekskluzywnym Waffentragerem Auf S100. Jeszcze do 14 października możecie rozegrać wasze wypożyczone bitwy na Waflu. Z okazji tego trybu, który już się zakończył, można było po ukończeniu misji dostać 25 bitew na Waflu na randoma, lub otwierając paczki inżyniera, można było zdobyć 10 albo 20 bitew i tam 1% szans było na to. Ja trochę tych paczek otworzyłem, był odcinek z tego, ukończyłem ten tryb z Wafla. Łącznie mam 180 bitew na Waflu. Jak dobrze wiecie, 3 odznaki, 3 paski na lufie są, ale moim mini challenge'em, który postanawiam sobie zrobić, jest bicie 100% odznaki biegłości. I powiem wam, że czekam, aż ten obieg 260 się zapędzi, albo te 50M. Stoję za krzaczka i jak jeżeli strzelę, to ja od razu mam żarówkę. Waffentracker ma beznadziejny kamuflaż, ale na całe szczęście, stojąc za tym krzaczkiem, nie jestem wykryty. Co do wymagań na 100% biegłości, to... O, dobra, muszę zacząć strzelać. Jest grill raz, grill drugi raz. I w sumie nie zostałem wykryty, ponieważ ten obiekt 260 się cofnął, tak mi się wydaje. I dwa strzały z przebiciem. Odnośnie Wafla, no chyba nie muszę wam go jakoś specjalnie przedstawiać. 5 pocisków po 560 uszkodzeń, 2 sekundy pomiędzy pociskami, natomiast czas ładowania tego całego magazynka to jest prawie minuta. Gram na full goldzie, no bo mam ten swój mini challenge, że chcę dobić 100% biegłości, przez co wydaje mi się, że też odcinek będzie ciekawy. Myślę, że na tym odcinku 100% no, nie ma opcji, żeby bić, bo to musiało być 5 niesamowitych bitew. Zobaczycie, że Waflem nie gra się tak łatwo i prosto. Jest kolejny grill, no to strzelamy z gąską. Nie zdążyłem, w sensie bez sensu, we wrak strzeliłem. I ta setka dostała ode mnie. Mamy magazynek 4x5, 2300 uszkodzeń. Ładujemy 50 sekund, jesteśmy teraz wyłączeni. Podejmuję decyzję, aby podjechać. Wygrywamy plus 6000 punktów wytrzymałości. Waffle demonem prędkości nie jest. I zobaczcie, że Hori padło. Zaraz to 50M pewnie padnie. I ja chcę jeszcze mieć możliwość zadania tych uszkodzeń. I jest obiekt 268. Proszę, dajcie mi go tutaj do schrupania. Oddajmy strzał, pierwszy wchodzi. Drugi też pięknie wchodzi. Jest leopard, na którego mam przestrzał. I uwaga, trzeci strzał wchodzi. Czy będzie czwarty? No, chyba jednak nie. Mam dwa pociski, chyba nie będę tego ładować, bo STRV w każdej chwili może gdzieś być przy czerwonej linii. Ewentualnie tu w narożniku mógł zostać. Tego nie wie nikt. Ja mam spota, więc może być na wprost mnie ktoś. Jest Arta, jest leopard. No to nie był taki 100% strzał, a chciałbym jednak na 100% trafić tego leoparda, bo zostały mi tylko dwa pociski. Ja wiem, że nie przeładuję już tego magazynka. STRV gdzieś tu może stać. On mógł mnie zaświecić STRV-em, albo gdzieś być w krzaku, albo cofnąć. Jest Arta. No też nie zdążę. No mogłem oczywiście ryzykować, tak? Ale jeszcze liczę na to, że te dwa strzały oddam. Dobra, jeden oddałem. I teraz ostatni. Oddałem z przebiciem. 5200, pierwsza bitwa na odcinku. Ja jestem zadowolony, to jest bardzo dobry wynik na WTK w tych czasach. Serio, WTK ma problemy. Każdy ładuje od razu odłamkowo burzące, przebija nas po wieży, wielki klos bez kamuflażu. Pancerza też praktycznie tu nie ma, chyba że kadłubem coś odbijemy, ale w gruncie rzeczy świecimy się jak wielka taka stodoła. Ale na szczęście na murowance, na otwartej mapie tu jest dobry rezultat. Medal wsparcia, czołgista, snajper, drużynowo miejsce czwarte, bo strzałem cały czas po trzecim spocie, dlatego tego expa będzie dosyć mało, ale jest top damage. I to też kolejny tutaj etap w moim maratonie będzie się, mam nadzieję, progresować. Niestety jest spory problem, ponieważ nie możemy zmienić załogi, wybrać perków, które chcemy wybrać. Wargaming zrobiło psikusa, nie możemy zrestartować tych umiejętności.
umiejętności, nie możemy nic z nimi zrobić, ale z drugiej strony też ma każdy dokładnie to samo, więc jeżeli spotkacie WTK, no to on nic tutaj nie może z perkami kombinować i was czymś ewentualnie zaskoczyć. Co do mojego wyposażenia i też jakie wam polecam, moim zdaniem cichy układ bardzo ważny. Możliwe, że gdybym nie miał tego cichego układu, to grając w tym krzaku na murowance zostałbym wykryty. Normalnie stojąc w krzaku. WTK ma na tyle słaby kamuflaż, że zobaczcie, bez perków, bez układu, to tak naprawdę mamy 0% wręcz kamuflażu. Dla porównania K91 ma 37%, a tutaj mamy 11% z perkami, kamuflażem i cichym układem i wszystko jest zrobione full pod kamo, można powiedzieć. Fioletowa turbosprężarka przyda nam się bardzo, bo często tym WTK-iem chcemy się gdzieś wychylić, oddać kilka strzałów i od razu jak najszybciej uciec. Dlatego moim zdaniem fioletowe turbo. Ja akurat miałem wolne różowe HP, żeby więcej mieć możliwości pod względem tych wymian i dłużej przeżyć. Gram na full godzie do tego, że nie ma czasu na zmianę magazynka w trakcie bitwy. Często zostaje nam kilka pocisków, tak jak wtedy te dwa i nie możemy doładować tego. Więc wolę mieć full golda, dlatego że mój cel jest jeden, wbić 100% biegłości. Ja wbiłem 3 oznaki biegłości na WTK-u w zeszłym roku. Jest fajny filmik, do którego was serdecznie odsyłam. No a tu mamy 97-13 po tej pierwszej bitwie. I dobrze byłoby jeszcze coś tu ładnie podbić. A co do ulepszeń polowych, to też nie mamy ich możliwych do zrobienia. Jakby nic nie możemy zrobić z WTK-iem. I zobaczcie, że zostało 177 bitew i na najbliższych transmisjach spodziewajcie się, że będę dobijać 100% na WTK-u. Taki jest mój plan. A jeżeli nie oglądacie streamów, to jeżeli mi się to oczywiście uda, to planuję nagrać jakąś fajną kompilację, odcinek z wbijania tego 100%. A ten film traktujcie bardziej jako taki trailer i oczywiście bitwy na żywo, gdzie bardziej na luzie sobie pogramy. Red Shire z trybu szturm. Myślę, że fajną pozycją może być tutaj ta czerwona linia. Jeżeli ktoś tu będzie się bardzo mocno wychylać, to możliwe, że będę mieć ładny przestrzał bokiem. Tylko największym problemem jest to, że pewnie od razu się zaświecę. Dlatego zagram trochę jak taki ninja i przez dłuższy czas bitwy nie będę się w ogóle pokazywać. I chcę jak najbardziej wprowadzić w maliny kogoś, żeby pozwalać przeciwnikowi pokazywać się bokiem. Najważniejsze będzie oczywiście złapanie kogoś na gąsienicy. Wtedy jak już złapiemy, to nie puścimy i cały ten czołg pewnie rozszarpiemy. No i jest Patriot. Ten Patriot, no, jest do złapania, tak mi się wydaje. Chociaż nie, teraz wieżę bardziej pokazuje, jak sobie tak to wszystko analizuję. Teraz bardziej bok wieży. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, jak jedzie Fosz 150. Dobra, nie, ja się wychylam. On teraz może uciekać czy coś, on dostaje bęcki od innych. Jest też Blesk na wprost. Blesk jest problemem ogromnym, bo Blesk ma ten magazynek i on będzie wszystko przebijać. No i zobaczcie, że na tej wymianie nie wyszedłem jakoś super. Przede wszystkim dlatego, że był Patriot, był Blesk, którego się nie spodziewałem. Tu SKPTK gdzieś na pozycji. No i wyrwałem bardzo dużo, a nie zrobiłem jakoś specjalnie też świetnego wyniku. I szczerze, ja jestem tu zamknięty. Ja boję się uciekać do tych sektorów, gdzie jest nasz Skorpion G. Wydaje mi się, że muszę tu zostać. I teraz nie mam tego elementu zaskoczenia. To znaczy, no ten Patriot nie nabierze się już na to, na co się nabrał Fosz. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli jesteśmy zamknięci takim WTK-iem, no to każdy boi się podjechać do nas. Każdy czołg będzie czuć ogromny respekt do WTK, no bo to jest zabójczy magazynek. Nieważne jakim mocnym jesteś czołgiem, to i tak od WTK możesz spłynąć. Ale dzieje się bardzo niedobrze. Cała dolna część mapy wydaje mi się, że będzie przegrywać. Mamy minus 10 tysięcy HP. Ja nie pracuję. Ja chciałbym stąd uciec, tylko właśnie nie wiem, czy mi się to uda. Zaryzykuję. Liczę na to, że nie zostanę wykryty. Może Blesk nie będzie się wychylać, ale popatrzcie się, że... No, że jednak trzeba było zostać i poczekać, aż wszyscy zginą i oddać magazynek na samym końcu, no bo ta pozycja mnie zablokowała. W głowie miałem pomysł, że to będzie dobre zagranie, ale przy tym układzie i rozjeździe jednak kampienie w tym dole nie było w ogóle dobrym rozwiązaniem. Jeszcze gdybym oddał chociaż cały magazynek przy tym pierwszym wychyleniu, no to aż tak źle by nie było. Ale w gruncie rzeczy nauczka na przyszłość, jest to bardzo blokująca pozycja, w szczególności dla takiego WTK-a. Ja nie zdawałem sobie sprawy. Ja nie gram za bardzo niszczycielami, jak dobrze wiecie, i aż tak w 100% nie znam tych wszystkich miejscówek dla niszczycieli. Zapraszam was serdecznie do wielkiego sklepu z grami Eneba. To tutaj znajdziesz większość gier po okazyjnej cenie, na przykład jest zakładka tanie gry i przykładowo
Overcooked 2, idealna gra, żeby zakończyć wasz związek, jest za 17,16 zł. A może dla kogoś nowa FIFA, a bardziej FC25? Są dostępne gift cardy do PlayStation, Xboxa, no i przede wszystkim same gry, tytuły w różnych wersjach, takie jakie wam pasują. Po taniości poprzednia wersja FC24 nawet od 66 zł. Sprawdźcie koniecznie, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jest ponad 20 tysięcy produktów, też są przedmioty w grze i pomoc techniczna support, który działa 24/7. Zachęcam każdego. Jeszcze raz odsyłam do linka w opisie. Losowanie na ósemki. Mapa Lakeville. Mam nadzieję, że tu będę rządzić w mieście. Po drugiej stronie jest lodówka, która jest oczywiście potężną kontrą na WTK. Ale liczę na to, że tej lodówki jakoś nie spotkam. Nie jadę na linii 1-2, bo tam no nie mam jak się wychylać. Od razu będę pokazywać słabe punkty. Myślę, że to nie będzie jakoś super odpowiednie zagranie dla mnie. Nasza Manticora niestety, ale chyba jest wykryta, albo dostała dwa razy na ślepo, w co wątpię. Na 90% ma spota, ale też zaświeciła Gąkiewicza i Skorpiona. I może uda mi się to wykorzystać. Ale nie, nie uda mi się tego wykorzystać, ponieważ ja też zostałem wykryty. I przypatrzcie się. Tutaj jest zazwyczaj płotek. Ten płotek został rozwalony. To znaczy, że tu gra jakiś czołg lekki albo średni. I teraz... O, trafiłem. Trafiłem. Nie ma. Nie ma buraski. Była i nie ma. To ona zaświeciła mnie. Nie ma innego czołgu. Nie ma innej pozycji. Tylko i wyłącznie jakby stąd, gdzie jest nasze T9-2. Z tych pozycji ktoś mógł mnie wykryć. Nie mogły być te krzaki, gdzie grają lighty. Widziałem rozwalony płotek. Błyskawicznie wykorzystałem sytuację i to, że jestem WTK i mogę jeszcze tak szybko wpakować te strzały. No i burask spadł. Nawet mu się żarówka nie zapaliła, a wrócił do garażu. Dzięki temu też moja Manticora prawdopodobnie przeżyła. Ja widziałbym ją właśnie tu gdzieś na środku, żeby podjeżdżała w te krzaki. Zaświeciła mi Skorpiona, Gąkiewicza, bo wtedy ja mógłbym oddać jakieś strzały właśnie do nich, a tak to jestem dosyć ślepy bez lighta. Oczywiście... Może powinienem się wrócić na bazę, tylko przypatrzcie się, że mamy tu Hori, mamy tu lodówkę, te 103. No, ta baza jest dobrze trzymana. E50M mnie wykryło. Czy ja mogę strzelić do E50M? To są piksele włazu. No i właśnie, nie ma co. Ale przez 10 sekund co najmniej jeszcze jestem widoczny dla przeciwnika, więc ja tu sobie poczekam. I teraz będę zmieniać miejscówkę. Standard B podjechał. Ten standard będzie się wychylać, ale on nie zdaje sobie sprawy, chyba że ja jestem tu w pobliżu. Tylko teraz... Oho, jest lodówka. Czy ja mam przestrzał na lodówkę? No nie, nie mam przestrzału na lodówkę. Jedzie nasza ta dziesiątka. Standard tutaj się wychyli. Dokładnie tu się nie wychyli. Ale ja czuję się odpowiedzialny trochę za naszą tę dziesiątkę. I chciałbym wspomóc. W razie czego, gdyby ktoś tu próbował się z nią wymienić... Tylko zobaczcie, że od razu mam spota i cały plan został spalony, bo Standard B zobaczył, że ja tu jestem, ucieka i tyle. Dlatego zawsze powinniście grać WTK-iem, czy w sumie jakimkolwiek magazynkiem, w taki sposób, aby nie zostać wykrytym, bo to daje mnóstwo informacji i odstrasza przeciwnika od ewentualnego popełnienia błędu. No i są tarapaty, bo ta dziesiątka przejechała sobie, będąc wykryta i lodówka ją dobiła. Nie wiem, może złapać standarda? Nie trafiłem, Wutek mnie trafił. Ja trafiłem raz. Ale to nie było w ogóle opłacalne. Więc włączyłem ładowanie i postaram się stąd uciec. Teoretycznie oni mogą podjeżdżać miastem, bo ja już tak dużo HP nie mam. Ale widzę, że tu fajnie te 92 dojeżdża i może on przetrze szlaki. A my odbiliśmy się od tej linii 1-2 i wygraliśmy. Te czołgi ze środka się przestawiły. Ja zagram bardziej od tej otwartej części miasta, bo mam tu te 92 i te 92 może mi pokazać jakiś czołg, który będzie uciekać albo wracać się do miasta. I na to liczę przede wszystkim. To te 92 wjeżdża do miasta. Nie wiemy co z WTK-iem, on strzał do mnie z tych pozycji. Pytanie, czy te 92 go zobaczy. Bo jeżeli tak, no to bardzo możliwe, że ten WTK zaraz spadnie. Jeszcze ta lodówka, ona mogła podjeżdżać do miasta. Trochę tu podciągnę pod to. Jest WTK, dokładnie o to chodziło. I słuchajcie, zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Nie ma WTK. Trzy strzały, moi drodzy. Ładnie oczywiście polosowało, bo 1600 w trzech strzałach to nie jest takie powiedziane hop siu, bo tu mamy średnią uszkodzenia 560. Ja pamiętam czasy, jak WTK miał jeszcze jeden pocisk więcej. Możecie o tym nie pamiętać albo nie wiedzieć. WTK miał 6 pocisków i wyjeżdżając takim WTK-iem na 2 isy trzecie, rozwaliliście dwie ósemki. Praktycznie chyba dowolne ósemki na magazynek. Wtedy nie było czegoś takiego jak ulepszone wzmocnienie, więcej HP czy ulepszeń polowych.
Po prostu wjeżdżaliście sobie na takim N-sku, kasujecie jedną ósemkę, drugą. Tak jak ja to zrobiłem z tym WTK-iem, który zszedł na 3 strzały. Włączyłem ładowanie, bo wiem, że tu nic się nie będzie dziać. Niby mamy 2200 damage'a, ale przypominam, że z tysiaka ja mam na ślepo w buraskę. Całą ją tam ładnie wydoiłem. T103 podjeżdża i myślę, że... Jeżeli T103 podjedzie, okej, lodówka strzeliła, to mógłbym wcelować się w Gąkiewicza i gwardzistę. Myślałem przez chwilę, czy może jeszcze coś postrzelam w lodówkę, ale to nie będzie mi dane, ponieważ lodówka właśnie spłynęła. I tu od lewej przestawię się na to. Zobaczcie to, mamy gwardzistę. On sobie nie zdaje z tego sprawy, co go czeka. Jeden strzał, drugi, nie ma gwardzisty. Lorka, 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 ale nie, lorki... Nie. O, może? Tak jest. Szybkie pociski, które mają 1500 metrów na sekundę, też robią fajną robotę w snajpingu. Ogólnie działo WTK jest naprawdę przyjemne, celne, szybko skupia. Sami zresztą widzicie. No ale to chyba będzie na tyle, bo nie mam opcji tu już dojechać do Gąkiewicza. 4400 czystego damage'a, 4 fragi i chyba kolejna misja w tym maratonie zaliczona. Więc WTK pod tę misję akurat dobrze mi się sprawuje, a zarobkowo no, minus 40 tysięcy, mamy duże zestawy, gramy na goldzie, też nie mam odpalonych żadnych rezerw, no więc jest to minus, jest to zabawka, którą trzeba trochę zainwestować, chociaż nie jest ona na stałe, bo tak naprawdę do 14 października i pewnie kolejny raz opcja zagrania WTK-iem będzie za rok, znowu w tym evencie. Nowa mapa, murowanka, ale z drugiej strony. Nie chcę za bardzo jechać do lasu, natomiast ja widzę, że oni mają RHM-a, mam Manticore w plutonie z Leopardem, więc to jest bardzo dobre połączenie. Manticora też jest świetnym lightem pod spota, na pewno lepszym niż RHM, stąd myślę, że ta Manticora może być całkiem sensowna i dużo może mi pokazać w lesie, dlatego podejmuję decyzję, aby pojechać do lasu. Gdybyśmy mieli my RHM, a oni Manticore, to wtedy raczej zagrałbym drugą stronę, bo nie byłbym taki pewny, czy nasz RHM będzie na tyle dobry, aby tu poradzić sobie z Manticorą i też sensownie pokazywać sytuację w lesie. Dużo czołgów podjechało do tego lasu, zazwyczaj z tej strony jeździ ich trochę mniej, więc jest to fajne, bo na pewno las zostanie utrzymany, a nie padnie w 2 minuty. Ależ tu jest snajpa. 6 czołgów obok siebie. Teraz Manti będzie robić jakiś przejazd. I czy zaświeci RHM-a? Czy ona zaświeci RHM-a albo cokolwiek innego? Brakuje mi czołgu, który będzie pokazywać prawą stronę. O, Batchat podjechał. A przez to, że my tak długo nie świeciliśmy prawej strony, ktoś mógł popełnić błąd i gdzieś zapewnie się tu poczuć. Natomiast wszystko wskazuje na to, że przeciwnik zamknął się na tych 3 kwadratach. Linia 1, 2, 3. Tutaj zrobili sobie taki prostokącik i... będzie takie wielkie mrowisko albo gniazdo szerszeni. Możemy tak to opisać. Ewentualnie czołgi mogą być na linii A, bo ta nasza Manticora przejęła całą mapę już. I tylko czołgi, które tam sobie stoją gdzieś przy linii A, mogą ewentualnie desperacko bronić flanki albo jacyś spóźnialscy, którzy się zapomnieli. No i mamy taką Godzillę, którą oczywiście sobie przestrzelimy raz. Nawet nie zdążyłem oddać drugiego strzału, bo tutaj mamy taki komitet. Jest TV-pek na spocie, ale ja nie jestem jeszcze na pozycji. To oczywiście na tych górkach chcę zagrać i poszukać przestrzału na TV-peka, ale nie mam jak. Ewentualnie jeszcze ktoś tutaj mógł zaspać. Jest RHM. A i ten RHM się zatrzymał dosłownie. Dostanie ode mnie jedną plombę, drugą. I czy Leopard albo ktoś jeszcze wygarnie? Dobra, oddaję taki strzał. Chciałem jak najszybciej włączyć ładowanie, bo z tym jednym pociskiem ja teraz bym czekał i czekał i czekał i prawdopodobnie mógł nie trafić, no bo te czołgi są daleko. Zmieniasz ten jeden pocisk aż tak nie zbawi, a w międzyczasie z racji tego, że ładuję, to mogę już podjechać na bliski dystans, no bo nikogo tam do prawej strony nie przestrzelę. Trzeba po prostu być blisko tej całej sytuacji. Ja tu myślę, że zaraz z tych krzaków na wprost mnie... będę mógł oddać calutki magazynek w Super Conqueror albo w Assetę i to powinien być piękny magazynek, na którego czekam cały ten odcinek, czyli takie złapanie i wydojenie Assetki. To będzie coś wspaniałego. Czy ktoś może mi zagrozić? Nie ma żadnej lodówki, nie ma takiego wielkiego przeciwnika. No ale te czołgi są trochę schowane. Tam jest Panzer 7. Dobra, wiecie co? Próbuję. Mam full HP, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy te czołgi będą się na mnie obracać? Assetka strzeliła, dostaje raz. Dostaje drugi raz. Trzeci raz. Tu podbicie, niestety. No i dobra, kończę setkę. Ja dostałem zbiorniki, więc się naprawię. Dostałem od Leopard, dostałem od D4. No dużo zebrałem na tym. Nie powiem, że nie.
Ale pytanie, czy ja zdążę w ogóle przeładować kolejny magazynek? Wydaje mi się, że raczej nie, więc dobrze było oddać te wszystkie pociski. Chociaż raz się odbiłem i to nie był taki jeszcze soczysty magazynek, o którym marzyłem. Przepatrzcie się, jeszcze 10 sekund do przeładowania, a ja nie zdążę do nikogo strzelić. 8000 HP zniknęło w 50 sekund. Ja teraz kończę ładowanie, ale nawet nie zdążyłem. To jest spory mankament WTK, żeby w tych końcówkach gdzieś doładować, zrobić więcej damage'a. No ale oczywiście, gdybyśmy szybciej ładowali czy cokolwiek innego, no to ten czołg mógłby być bardzo przesadzony. I tak w niektórych momentach oczywiście jest przesadzony, no ale też musi mieć dużo innych wad. To była murowanka. Ja teraz chciałbym jakąś taką bardziej miejską mapę, gdzie będzie można wychylać się z uliczki, do drugiej uliczki podjechać i tam wpakować kolejny magazynek. Na to przede wszystkim liczę. No i co dostałem? Prochorowkę. Prochorowkę, ale bez arty. I tutaj artyleria jest kluczowa, ponieważ no WTK jak jest wykryty, no to arta oczywiście będzie do niego nawalać i może nas przebijać bardzo łatwo po tej wieży i to będzie super irytujące. Ale mam taktykę na prochorówce, nie jest to miejska mapa, mam taktykę, mianowicie na samym początku bitwy ja podjadę sobie przy czerwonej linii jak najwyżej na tym punkcie, dokładnie chyba myślę, że to będzie taka pozycja. Biała linia to jest 445 metrów zasięgu widzenia takiego bazowego. Jeżeli ktoś jest w środku albo na krawędzi tej białej linii, to możemy zostać wykryci. Jeżeli czołgi będą poza białym obszarem, do żółtego to jest zasięg rysowania, gdyby ktoś nie wiedział. W tym momencie, gdzie jest na przykład Selma, jeżeli to byłby czołg przeciwny, no to on nas nie wykryje, ale my go widzimy. To jest tak działa zasięg rysowania. Bardzo liczę na to, aby ktoś wychylał się na środku, bo jeżeli ktoś grałby agresywnie wokół tego kamienia, albo gdzieś tu próbował się wychylać na wieżę, to mógłbym bardzo fajnie przestrzelić, ale przypatrzcie się, ten H przejeżdża, dostał raz. Ja nie wiem, co robi ten H, ale jakimś cudem moja pozycja go kontruje. I ten H nie ma. On chciał pojechać sobie do wody. Przypatrzcie się, widzicie? Leopard PTA tutaj wychylający się mógłby ode mnie oberwać. Gdyby jakiś czołg ciężki gdzieś się zawahał, pokazał bok wieży, to ja automatycznie cyk, oddaję kilka strzałów i widzicie, teraz akurat ładuję, ale ta moja pozycja ma sens na tego typu zagrania. Może bardzo fajnie to skontrować. Ale chyba nie będzie mi to dane, bo Leopard PTA już ma połowę HP, a jest ruch na górce. Tam 277 zjechał na dół. Ja teraz znowu ustawiam się tak, aby mój zasięg rysowania był jeszcze na przeciwne czołgi, ale żeby nie były one w zasięgu widzenia, tak żeby one mnie na pewno nie wykryły. 277, ja mu nic nie zrobię, on jest w dole, jak ja się wychylę za torów, ja dostaję spota. Ja muszę się skupić, żeby pomóc moim sojusznikom na górce. Tu jest ten KPZ i jeszcze chciałbym go troszeczkę nawet wpuścić, żeby on... No dobra, już go nie wpuszczę, bo dostał plombę. I jaki pech, że tu nie wchodzi. Dobra, to już weszło. Zostawiam te dwa pociski, bo koncept też może podjechać. Pytanie, czy Leopard go wykryje? Jest Selma. Dostanie ode mnie raz. I nie trafiłem niestety, więc nie wszystko ładnie weszło. Ale jakby nie patrzeć, i tak mam 2600 uszkodzeń. I nadal mogę stać na tej pozycji, bo nikt nie powinien mnie zaskoczyć. Chyba, że joch, bo już tu 450 metrów jest. Uciekamy, żeby jak najdalej od 445 metrów być. Jest Progetto, na które miałbym naprawdę bardzo fajne bicie, tylko że ładuję 25 sekund i muszę już powoli myśleć o tym cofaniu się, ponieważ joch podjeżdża. Te czołgi też mogą zaraz nasze szybko paść. Został sam Leopard. Wyobraźcie sobie, gdybym miał ten magazynek, ja tu mam dwa czołgi plecami. Przecież ja bym tutaj je rozstrzelał. Joch mnie nie zaświeci. Zaczynamy od Progetto, bo to magazynek i bliżej i szybciej może uciec. Progetto nie ma. Jest 277 plecami. Dostaje raz. Dostaje... Nie dostaje kolejny raz. Ale tu wchodzi za 481. I sytuacja na górce i tak będzie przegrana pomimo tego, bo tam jeszcze od góry ktoś wychyla się. A tu jest koncept 1B. I teraz... no... chyba muszę uciec, bo nic tu innego nie wyczaruje. Trzeba stąd uciec. Te czołgi pewnie wychylą się z torów, więc ja muszę wybrać taką miejscówkę mniej więcej, żeby nie zostać wykrytym. I nadal mam dosyć dobry kąt na czołgi, które ewentualnie tam mogą grać. Jest problem, bo te 100 LT jest najprawdopodobniej w standardowym krzaku. Jeżeli wkurza was to obramowanie, w sensie ten kolor, który widzicie teraz, jest taki bardziej różowy, a jest to spowodowane tym, że jestem przy czerwonej linii i ona się nakłada, to zaraz wam pokażę, jak to naprawić, albo może nie naprawić, ale ogarnąć. Tylko chcę jeszcze oddać jakiś strzał w tego Leoparda.
Ale... to będzie magazynek chyba, w którym nic mi nie... O, jeden strzał siadł. Dobra, teraz krótka porada. Żeby to naprawić, ustawienia, powiadomienia w bitwie, krawędź mapy, nie wyświetlaj. I zobaczcie, automatycznie tego nie ma, ale też nie widzę, gdzie jest czerwona linia. Można to zrobić też na przykład ściana i po naciśnięciu Alt. I teraz widzicie, że ta czerwona linia jest o wiele mniejsza. Jak naciskam Alt, to jest większa, więc w sumie to wygląda lepiej o wiele i nie przeszkadza w strzelaniu ewentualnym, a nadal widzę czerwoną linię, więc drobna korekta moich ustawień na tym odcinku nawet. Okej, ale my ewidentnie utrzymaliśmy te czołgi i teraz boję się grać w lesie, bo nadal testo LT jest... Szybko musiałem się spojrzeć, czy leopard nie może mnie wykryć, ale nie może, bo jest za tym. Testo LT jest pewnie w tym standardowym krzaku. I tu zostało dane pewnie bardzo dużo strzałów na ślepo. Jak pancer ma spota, ale ja bicia na jak pancera nie będę mieć. STRV jest wykryty. Dobra, ja szybko chcę podjechać, tylko już się złapać przestrzał na STRV-a, bo... No, chciałem powiedzieć, że mogę go tam ładnie postrzelać. Tu jest 277. On jest bardzo blisko tej granicy 445 metrów, gdzie może mnie łatwo zaświecić. Ja nie mówię, że na każdym czołgu powinniście zwracać na to uwagę, bo większość innych czołgów ma lepszy kamuflaż, ale na WTK-u w szczególności powinniście zwracać na to uwagę, ponieważ no WTK ma beznadziejny kamuflaż i nie więcej jak ktoś jest w tym zasięgu 445 metrów spotowania, no to od razu was wykryje. Rozwaliłem. O, jest lodówka. Dobra, strzelamy od razu. Nieskupiony strzał. Drugi strzał. I mamy po lodówce. Nie wiem, może to przebije. Zobaczymy. A, i nie ma szans. Dobra, ładuję magazynek Tatasetę. Nadal pewnie jest w tym krzaku. Pojadę bardziej na środek, dlatego że stąd będę mógł prawdopodobnie wyciągnąć koncepta bokiem, który tam nadal sobie gra. No i ewentualnie mieć przestrzał do lasu. Kątem oka tak patrzę, żeby nie zostać wykrytym ze środka. Mogłem oddać też magazynek na ślepo w te krzaki, ale tych krzaków jest tak dużo, że serio to nie byłoby takie łatwe, a mniej więcej cały czas gdzieś do kogoś mogłem strzelić i oddać strzał z uszkodzeniami, stąd zmieniłem decyzję, ale oczywiście gdybym wyczyścił jakoś tego lighta, no to wtedy zupełnie mamy inną sytuację w lesie. Teraz pytanie, czy koncept mi się jakoś pokaże, bo ktoś... Okej, jest koncept wykryty, tylko ja pewnie jestem wykryty. Okej, nie jestem wykryty. Szukam bicia na koncepta. O, ten koncept. Dawaj. Nie ma koncepta. I przypatrzcie się, że czołgi są w lesie wykryte i teraz ja swoim WTK-iem wychylam się ze środka. Nikt nie powinien mnie tu zaskoczyć. Jak Tiger bokiem, dostanie raz. Dobijam 277. Cofam się za kamień. Ta 95 też nie powinna się tak łatwo odwrócić bokiem. I mam dylemat, czy ładować, czy nie ładować. Oto jest pytanie. Ten jak pancer bokiem. Dobra, dostał raz. I to jest moment, kiedy powinienem przeładować magazynek. Tak mi się wydaje, że jak pancer już mi się nie pokaże. I liczę na to bardzo, żeby drużyna nie podjeżdżała, nie spotowała, żeby trochę się wstrzymała. Jeszcze to 40 sekund i ja tu mogę zrobić 10 tysięcy uszkodzeń, moi drodzy. Ale ta 95 ma spota, ja ładuję 30 sekund. A teraz miałbym... pewnie idealnie go bokiem. Podjadę nawet trochę bliżej tej całej akcji. Nasza kobra zjeżdża na dół. Ja podjadę pod kamień, zaraz ta setka może mnie wykryć pewnie. Ta 95 strzeliło, rozwaliło fosza. No i wjeżdża kobra. Kobra rozjeżdża. Jest jak Tiger. Dobijam jak Tigera. Jest ta 95. I złapałem go na gąsce. Oddaję pierwszy strzał, drugi. A ta setka dojechała gdzieś do lewej. Ta setka do mnie strzela. Teraz do Hori. Mam dwa pociski, nie ma co ładować. Będę gonić tę setkę. Ona jest dokładnie na wprost mnie. Ona będzie uciekać w taki sposób. No nie powinna uciekać za siebie na linii 1-2. Tylko ona będzie chciała uciec przy czerwonej linii, więc trzeba odciąć ewentualną drogę ucieczki. Kolega, który gra na testolecie, na pewno nie jest słabym graczem. Bo potrafi strzelać bez spota, potrafi zająć dobry krzak. I ta setka nie ma tyle HP, ile myślałem, że może mieć. No i nici. Jeszcze tutaj łasiłem się, że może jakimś cudem gdzieś podpalenie, amorakt i będzie 10 tysięcy. Nie wiem, czy nie były jakieś strzały na ślepo, chyba nie. A i tak to jest fenomenalna bitwa na WTK-u. Dłuższa prochorówka nam się trafiła. Chciałem miejską mapę, dostałem prochorówkę, ale i tak balon na twarzy po takiej bitwie jest. Ta setka zrobiła 8100 po spocie. Gratulacje dla niego. Kolega tu fajnie ogarnął. To jest 1200 damage'a zadał na samym końcu. Jedyny niedosyt jest to, że było wiele tych magazynków, gdzie na przykład 4 pociski wchodziły
i nagle ten jeden mi nie siadł. Nie zrobiłem chyba w tym odcinku takiego rasowego 5 na 5, chociaż już sam nie pamiętam, bo były takie emocje. To był Waffentrager. Spodziewajcie się jeszcze niedługo streamów i podbijania do 100%. Zostało mi 170 bitew, to bardziej czas do 14 października. Można grać z 97,5. Dajcie znać, jak wam się gra w Wutekiem, co sądzicie. Trzymajcie się, miłego dnia. To elo.